W Gdyni odbył się państwowy pogrzeb trzech polskich marynarzy, ofiar terroru komunistycznego. Polska żegna swoich bohaterów. W Gdyni pożegnano dziś trzy ofiary terroru komunistycznego: komandora Adama Rychela, mata Karola Martyńskiego oraz starszego marynarza Henryka Zająca. Władza narzucona naszemu narodowi przez Moskwę starała się skalać i zatrzeć pamięć o nich, pozbawiając prawa do żołnierskiego pochówku. Ale prawda przetrwała dzięki staraniu rodzin, przyjaciół i towarzyszy broni. Obecna uroczystość jest zwycięstwem patriotów nad zdrajcami, ofiar nad katami. Oddając ostatnie honory zamęczonym marynarzom, wolna Polska zaświadcza, że nigdy nie zapomina o swoich wiernych synach. Napisał w specjalnym liście na uroczystości prezydent Andrzej Duda. Pogrzeb miał charakter państwowy. Msza święta pogrzebowa sprawowana była w kościele marynarki wojennej w Gdyni Oksywiu. Niech będą więc ich życiowe drogi, ich bohaterstwo, ich młodość, życie i ofiara śmierci złożone na ołtarzu ojczyzny iskrami, które rozpalą serca nas, którzy dziś z godnością i z wiarą, ale też i z braterską miłością otaczamy. Podkreślał w czasie homilii ksiądz biskup Zbigniew Zieliński. Szczątki bohaterów udało się zidentyfikować dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej. Niech ta ziemia pomorska, ziemia, na której żyliście, na której służyliście, na której cierpieliście, lekką wam będzie. A pamięć o tym, co zrobiliście dla Rzeczypospolitej, co zrobiliście dla marynarki wojennej, pozostanie zawsze w naszych sercach i umysłach. Mówił podczas uroczystości wiceprezes IPN-u profesor Krzysztof Szwagrzyk. Komandor Adam Rychel, mat Karol Martyński oraz starszy marynarz Henryk Zając spoczęli w kwaterze pamięci cmentarza marynarki wojennej w Gdyni.